Witam w kolejnym filmiku, filmiku makijażowo perfumowym. Jeżeli chodzi o makijaż, wykonałam go w praktycznie dwoma cieniami. No, użyłam w sumie czterech, ale takie największe rola jest dwóch i ten taki cień matowy, który jest takim cieniem kaki, który nałożony mocny, jest bardziej zielony, bardziej rozstarty jest tak brązowawy. Jest to taka mm, brudna zieleń, jest to cień matowy z palety w zielone, z Glam Shopu, kolor się nazywa Sukulenta. Ten błyszczący na nyksie jest to kolor, który się nazywa Bush. On jest taki, bym powiedziała, żółtawo zocisty Natomiast na, na tym cieniu kaki on tak wypada, dosyć zielonkawo. I na dole dałam troszeczkę zmieszanego tego sukulenty. Cieniu to się nazywa florena. Jest to taka mm, średniej odcień matowy, zielony. Po prostu go tego zielonego przywróciłam troszeczkę sukulentami. Yy, I bardzo mi się podoba, muszę przyznać. Bardzo. Udany jest ten cień taki właśnie taki bazowy do rozcierania nawet na całą powiekę, właśnie ten sukulenty. Bardzo ładnie wygląda po prostu makijaż matowy, wykonany sukulentami, na przykład jakieś ciemniejsze, coś przyciemniona linia górna dolna rzęs. Pomadkę dałam taką cieplejszą, dlatego że do tych zieleni wzięłam sobie taki powiedzmy koralowy sweterek. W ogóle mi się podoba połączenie koral i takie cieplejsze właśnie yy, zielenie. I trochę mi się kazuje tam i 60 -tymi. i dałam przez taką cieplejszą pomadkę trochę dużo brązera, pomadka jest smoth skąd natomiast e, raczej sobie przerzucę się na coś bardziej uniwersalnego zewnętrznie, czyli do tej szarości która fajnie się komponuje z takimi zielonościami e, raczej wezmę sobie po prostu e, jeansową katanę, gdzie będzie jeszcze bardziej e, neutralnie a tak czy siak pomadka bardziej będzie e, pasowała taka cieplejsza do tych zieleni, także to jest takie pierwsze mocniejsze takie bardziej całościowe użycie paletki e, w zielone w moim wykonaniu, wcześniej tylko to po prostu akcent jednego e, cienia w końcik wczoraj, czyli cień, który się nazywa marnowany grosz, który jest takim powiedzmy kanarkowym e, jeżeli chodzi o perfumy nie mam w tym momencie w użyciu Aristocrat Aymal, czyli zapach w klimatach Courdichon Baccarat